DJ Sojna. Teraz zaginam z buta jak za mało lata. DJ Sojna. Kolejny nasz wspaniały. Dobra, czekamy w ogóle, żeby nam podpięli wagon do pociągu, jak na razie. Na razie nie będziemy wam mówić, gdzie jedziemy. Mijamy pola, łąki, lasy. Nasz DJ, pełen energii. Oddajcie mi życie. Już wiemy, jak czuje się mielonka w puszce. Dokładnie tak jak my teraz. Hardkorowa podróż. Jestem hardkorem. Ciężka noc, 10 godzin bite, nie? Przyjemnie sobie usiąść przy stoliczku z ładnym widoczkiem. Szkoda, że to lotnisko. On jest wszędzie. Można sobie wypocząć na trawniczku elegancko, nie trzeba się krępować. Gdzie Sojna, what's up? Pójdź na ten grecki noc. Ostatni album nazywa się Olimp, człowieku. Siąko. I co, przyjemnie się żyje w Grecji? Zajebiście. Zajebiście! Wyluzowani na maksa, aż to no. Polakowi to przeszkadza. Widok z okna mamy taki. Tu mamy tarasik. Co to za smak? Pyszny. Powiem wam tak, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. I śmigamy do Aten. Jak tam, Maćku, zimno, ciepło? Tu jest dobrze, na zewnątrz jest gorzej. 33. Tu zazwyczaj wyjeżdżają auta, jadą tam, tu się pcha, tam mają stopa, tu się pchają. Okej. Tutaj jest jednokierunkowa, więc jak jest ich bardzo dużo, to oni wjeżdżają na ten pas. A my musimy trochę przejechać tym pasem ich, żeby wjechać tutaj. Na... Tu jest ta linia ważna. To jest w środku. Ups, żulernia. Taka Grecja. Ktoś tu coś szprajuje. Gdzie mi z tym szprajem? Centrum Aten, proszę tak. Mhm. Mega mi się te pick-upy podobają. Tak oldschoolowe. Jeszcze musisz so zobaczyć beautiful. Giftowózek. Giftowózek? Taki bardziej wyposażony. Jest dwa fura, co? Fura skóra i komura. Kura, fura i fryzura. Giftowózki złożone połowy motoru, a połowę klatki na świnie. Delikatesy, wars i sawa, spożywczy. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry. No i podwawelska też się znajdzie. Pani kierowniczko, podwawelska. No i się można poczuć jak w domu. Kubusie, chyba se Kubusia kupię. Lody śnieżynki są tutaj. Rzecz, którą szanuję, przechodzimy przez ulicę wszędzie, zawsze i na własną odpowiedzialność. Wydubali sobie tą linię metra. I sobie wydubali takie. Że Romski do Grecji przyjechał zaraz po tym, jak założył Hiszpanię. Niepodważalne fakty. To są fakty autentyczne. Fakty autentyczne. Przed nami, a w zasadzie za mną, mamy uniwersytet, bibliotekę. Akademię. I akademię. Czy rzeczy spamiętać, no. No nie jest łatwo. Prawda. Proszę bardzo, w jakim porządku są te kolumny? Jońskim, doryckim? Ale... Pomnik zasępionego Stefana Żeromskiego. Dawaj lubię. Mnie te straciatelle, bo nie ujadę. No respect, no respect. Nie szanują tu pomników Stefana Żeromskiego. Instytut Stefana Żeromskiego będzie musiał do ambasady Grecji wystosować pismo, że to się nie godzi. Gdzieś tu krąży ten noriaki cały czas, no. Ale piękne drzwi. Yeah. Jaki jest smak tego? Rozkminiłeś już? Nie. I co to może być za smak? Kwaśna jagoda. W połączeniu z energetykiem. Raz, to są takie energetykowe. Okay. Pan porusznik to jednak fachowiec. Zem czego? Numizmatyczne. A, numizmatyczne. Chciałam zaznaczyć, aha, że... Aha, są swastyki, no. No tak, no to jest symbol słońca, nie? To jest, ale zajdźmy tu na chwilkę, bo tu ładnie. Posąg Stefana po zmianie płci. Bardzo tu ładnie, no. Całe Indie masz w swastykach, no to, że tak. Sobie Hitler wymyślił, wiesz, że robi z tego symbol, a on jest obecny w kulturze, w bardzo wielu kulturach, bardzo dawna. To nie jest coś, co oni wymyślili, broń Boże. Tutaj nie przypisują tego znaczenia właśnie. Oczywiście. Ale mają paputki. Nie zazdroszczę zajęcia tym panom. Historia tych butów jest taka, słuchajcie, one są no. Kute metalem, one są bardzo ciężkie, bo one mają imitować dźwięk końskich kopyt. Ten metal, jak odbija się o ten marmur, to po prostu imituje dźwięk. No, tak, jak tupnął, to tak było. No. Z dziennikarskiego obowiązku tak zwanego nadmienimy, że jest to parlament. Dobra. Słyszysz cykady? Słyszę, słyszę. To jest to, po co tu przyjechaliśmy, Maciek. Pomnik Stefana z bokobrodami, no niesamowite. Bokobrodami. Co tu masz dobrego? Liść laurowy. Liść laurowy, słuchajcie, to się dodaje normalnie do zupy. Juliusz Żeromski, Cezar III. Śladami Przodek, przodek, przodek. Daleki krewny z Rzymu. Ale cykady, no, cykady. O, panie. Tam siedzi papuga w gnieździe. Dzwoni papuga.
Chodzimy po parku, który leży u podnóża Akropolu. Ty, faktycznie jak koń. Ciekawe, czy rżą tak. Alaji! Nie wierzę, co? Dobrze, że my nie musimy tak chodzić. Tłumaczę z hiszpańskiego. Widzimy tutaj pomnik Maradonny. Czemu Maradony? Co z tym Maradonem dzisiaj? A, może o maratonie? Się kończy maraton. Mamy tutaj stadion, jak w miejscowości Maraton. Wybiega cała ekipa. Kończą bieg tutaj na stadionie. 42 km z hakiem. Tylko ten biedny hoplita jeszcze bieg w pełnym rynsztunku. A oni to mają szybkie buty teraz. Chyba mieli szybsze buty. O. Także dobiegłem. Jestem gotowy. Idziemy w tym Dubaju i Sojna mówi: hulajnogi elektryczne, podjedziemy kawałek, zaoszczędzimy energii, nie? Wiesz, dotknąć tej manetki. Zasłużyliśmy na zimne piwko. Piwo to moje paliwo. Tam za drzewkami jest Biblioteka Hadriana. Rzymianie mieli taką chorą wiksę, że jak coś zdobyli, to budowali łuk. Łuk Hadriana, który dzielił Ateny na stronę rzymską i stronę grecką. Inskrypcja na tym, że łuku głosi, tam jest stare miasto, greckie miasto Tezeusza, a tu jest nowe miasto zbudowane przez cesarza rzymskiego Hadriana. Ty widziałeś łuk. A co na to robi łuk? A tu pozostałości owego miasta, które Hadrian wybudował. No i podobnież jak było w Marbei, dużo kamieni. Już wiem, gdzie są wszystkie taksówki z Berlina. No nie gościu, no jakby zmień zawód. Ale hardcore. Tam idziemy na górę, tam. Tam, na samą górę, o tam. Popodziewiajmy miejsce, w którym narodziła się nasza zachodnia zgniła kultura. El Mariachi. Będziecie wyglądać epicko w tym zachodzącym słońcu. Dawaj. Przyjemnie, nie? Piękny basik. Będzie kamień, z którego będzie widać ten. Kamień imienia wszystkich kamieni. Trochę kamieni, trochę cegieł, trochę ślisko. Trochę szkła, trochę betonu, śmiki też są. Ulala! Dobry wieczór! Zapraszam na tą stronę. Tam jest Likavitos, najwyższy wzgórze Aten. Mitologia mówi, że Atena pieprznęła kamieniem w to wzgórze i to wzgórze wyrosło. Po drugiej stronie wzgórze myślicieli. Okay. Tam sobie siedzieli, kminili, pili winko. Zupełnie zapomniany napój. A co pan pali? A rąkę se palę. Moi myli nie ma lipy, tu się pali dobrze. A co to za wandalizm, akt wandalizmu znowu spotykam tutaj? To ludzie, koty, ludzie, koty. To ludzie, koty, chodzą własnymi drogami. No i Stefan Żeromski. Łobuziak. Właśnie mówiłem Maciejowi, że sprawdziliśmy trochę tego naszego łobuziaka. I się okazuje, że on podwójne życie prowadził, słuchajcie. Żonę miał w Polsce, żonę miał we Włoszech. A to się należy naszym widzom wiedzieć. Bardzo proszę, kapary na żywo. For life. A tu są bunkry i też jest zajebiście. No i opuszczamy wzgórze Akropolu. Kawał historii, no ale też kamieni kupa z drugiej strony, nie? Akropolu, daj nam krople alkoholu. Bardzo mądry rym. Ostatnie miasto, w którym jest aż tyle budek telefonicznych. Bra. Kapitanie, do portu. Mamy tutaj takie różne dobre rzeczy. Kącik kulinarny. Co to jest, powiedz? Skapasti, moi drodzy. Chlebek pita. Tu macie w wersji z falafelem, my mamy wersji z mieszkiem. Zadowoleniś? Jest dobrze. To jest falaflowy kot. Był już koperkowy pies. Wezmę trochę falafel. Proszę. Falaflowy kot. Mięsny człowiek. Jesteśmy bardzo blisko Akropolu. Zapłaciliśmy tutaj za 3 osoby i jednego ducha. 45 euro. Ceny lepsze niż u nas dużo. Tutaj zawsze trafi na winyle. Madonna. Stevie B. Richard Kleiderman. Nie, Maciej z Poznania.
I słuchajcie, teraz tu się zaczyna życie, dopiero ludzie wychodzą na ulicę. Ale też radziłbym już teraz uważać o takiej porze w takim tłumie i trzymać wszystko blisko przy sobie. Lubią człowiekowi coś ukraść w takich miejscach. Piękny księżyc w pełni nad Akropolem. Miejscówka jest typowym barem dla kobiet. Właściciel usiadł, powiedział, że kultura jest taka, że faceci siedzą wszyscy w barach, więc stworzy coś typowego dla kobiet. Okej. Okay. Tego wystroju idealnie pasuje. Tak. Nasz aromat. Glitter. W tym odcinku piękne wschody i piękne zachody, piękne miejscówki i trochę mniej piękne miejscówki, piękne kościoły i nie do końca piękne kościoły. No, kłódka w drzwiach, kłódka wytrzymała. Drzwi nie wytrzymały. A poza tym wchodzimy przez dziurę, integrujemy się z lokalnymi służbami, a DJ Sojna znów dostał robotę. Momencik, Marlena, lemoniada dla pana raz. Idziemy w stronę światła, uprawiamy parkour, znów oglądamy kamienie, podziwiamy graffiti. Dużo graffiti. I znów trafiamy na trop Noriakiego. On tu musi gdzieś być, bo puchy jeszcze ciepłe. A jak go nie ma, to zaraz wróci, bo puchy jeszcze ciepłe. Thank you very much.